Witam wszystkich w szóstej części Let's Play Risen 2 Mroczne Wody. Pierwsze co pewnie zauważycie to to, że mamy tą chustę na głowie. Tak, to jest ta chusta, którą mieliśmy zdobyć w zadaniu dla tego więźnia. To jest od tego gościa, co tutaj stało, od tego strażnika, tylko że on chyba sobie poszedł... Idą, tam on gdzieś jest. Po prostu wyzwałem go na pojedynek i pokonałem. Oczywiście to nie było łatwe, ale dzięki pistoletowi. Pistolet tutaj jest kluczową sprawą w pojedynkach na razie. Udało mi się go pokonać. Jak widzicie, mam pod dwójką pożywienie, pod trójką bodajże grog. Oni dodają sporo punktów. Pożywienie, to znaczy zapasy żywności pod dwójką dodają... życie, ale nie tak, że życie, tylko życie, że się po prostu regeneruje do pewnego momentu, a grog od razu dodaje to życie, bez żadnej regeneracji. O właśnie, od niego. Trochę się na nas pogniewał, ale walić to. Zabiłem sporo tych kuźców, czy tam dzików, jak zwał, tak zwał tam. Pozbierałem ziółkę i tak dalej. No, trochę podekspiłem po prostu bez was, żeby tak to powiedzieć. O, myślę, że to będzie dobra nazwa. I ten, i może byśmy wydali punkty, co znaczy chwały. Punkty chwały. I teraz, na co my tu chcemy wydać? I zastanawiałem się między cwaniactwem, wytrzymałością, a bronią palną. Wódu od razu skreślamy, a broni białej nie możemy. Broń palna, czy my... Jest już potrzebna teraz. Muszkę, strzelba, pistolet. No, z pistoletu korzystam. Twardziel kuloodporny, zastraszenie. To może być ciekawe i zastanawiam się, czy z wytrzymałości. Złodziejstwo też może być ciekawe. Ale nie, skorzystam jednak z wytrzymałości. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. To nam ładnie wzrośnie. Ej. No właśnie. Oj. No tutaj ze zdolności przydałoby się coś kupić. Ale w sumie ile mamy złotka? Oj. Oj, 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 oj. 35 golda to... No niestety... Nic sobie za to nie kupimy. Okej, ale co my będziemy robić? To zrobiłem, co chciałem na początku. Teraz chyba pójdziemy tutaj w lewo. No, nic więcej tutaj z questów nie zrobimy. Potrzebujemy wytrycha, potrzebujemy umiejętności złodziejskiej. Na razie nic z tych rzeczy. I przede wszystkim potrzebujemy sporo złota. A i odkryłem, że ten... Że kapsylokiem możemy sprintować. Znaczy odkryłem, no tak sobie kliknąłem, bo... chciałem normalnie iść, a shiftem idziemy tak normalnie, a kapsylokiem sobie zapieprzamy. To bardzo ciekawa i ułatwiająca życie sprawa. Zmieniłem trochę ustawienia na mniejsze, ale widzę, że FPS nadal trochę wariują. Ostatni odcinek ja wiem, że jakościowo był kiepskawy. Właśnie przez te FPS. Mam nadzieję, że teraz nie będzie się tak zacinać. Bo jest naprawdę na minimalnych. Ej, czy ja nie przyszedłem tej drogi? Nie, to jest tutaj. To jest tutaj. Tutaj właśnie potrzebujemy tej zdolności złodziejskiej, żeby tam ukraść tą perłę czarną, czy coś w tym stylu. Źle. O, jaka brzydka tekstura drzwi. Może nie doczytałeś, czy co? Właśnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Ale to nadal faktu nie zmienia, że... opcja obrazu brzydko mi klatkuje. Nie jest rozdzielczość na full. Dobra, może teraz z rozdzielczością ekranu nie będę się bawił, żeby coś nie spieprzyć, ale grafika. Jakoś krajobrazu weźmy sobie na... Aj. Weźmy sobie na średni. Tak.
Dobra. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej chodzić. No jednak ja wolę troszkę słabszą grafikę mieć, ale płynne klatki, zwłaszcza przy nagrywaniu. Aj, Ryzenku, no proszę cię, bo ja już nie mam za bardzo z czego schodzić. Daj mi 30 klatek, nie więcej, 30 klatek, proszę cię. Idziemy jakąś nową drogą, cholera wie dokąd, ale idziemy. A proszę, tam też jest coś ciekawego, no dobrze. To oznacza kolejne ciekawe postacie, questy i może trochę złota dla nas. To dobrze świadczy o tym. To możemy iść w dół. W dół, tak. Mapka. Ale my w dół nie chcemy iść. Oj. Możemy iść na wieżę Wasko. No super. Z ciekawości. Aha, tam jest guziec, okej. Z ciekawości patrzyłem, co tam jest. Jabłko, jak zwykle sobie weźmiemy. Kim ty jesteś? Wasko. Kim jesteś? Nie widziałem cię tu O, wcześniej. proszę, jakiś znajomy Przywołałem głos. łódką. Dobra rada. Jeśli zmierzasz na wschód, omiń dolinę w dżungli. Czemu? Tamtą jaskinią dostaniesz się do przesmyku w górach. To bezpieczniejsza droga. No właśnie. Dlaczego dżungla jest tak niebezpieczna? Chyba dopiero co wysiadłeś ze statku, mam rację? Zacznijmy od tego, że są tam jaguary. Nie mówiąc o zbiegłych niewolnikach, którzy chętnie obedrą cię ze skóry. Widziałem raz jednego z nich na skraju dżungli. Miał na sobie barwy wojenne. Mógłbym za nim gonić, gdybym chciał, ale wiedziałem, jacy oni są. Próbował zapędzić mnie w pułapkę. Przebiegły brudas. No proszę, proszę. Powiedz mi coś o tym przesmyku. Wejdź do tej jaskini i podążaj ścieżką. Nie idź za daleko, gdy dotrzesz do wzgórz. Przejdź przez most. Kryjówka piratów jest gdzieś po drugiej stronie wyspy. Tylko nie idź na północ. O, a co jest na tej północy? Co jest na północ? Raz wyruszyliśmy grupą na zwiady w tamtą stronę, gdy nagle to cholerstwo wyłoniło się z Ale jaskiń. co? Nie wiem dokładnie, co to było, ale chwyciło jednego z moich towarzyszy. Reszta uciekała, jakby płonęły im tyłki. Radzę ci dobrze. Nie idź na północ. Oj. No dobra, powiedziałeś o jakimś przesmyku. Zapamiętamy twoje rady, z pewnością. Mogę tu wejść? Nie wkurwisz się? Jeśli coś zginie, będę wiedział, że to ty. Tak. Najpierw sprawdzam, czy się opłaca, mordeczko. Masz tutaj surową rybę, winko. Więc powiem ci, że nie wiem, czy mi się chce skradać. Tutaj też będziesz szedł, cwaniaku? Aha, tu nic nie ma. Super. Okej, no to on mówił chyba o tym przesmyku, nie? Znaczy, kurde. Ziółka zawsze, ziółka zawsze. Tak, on chyba mówił o tym. No. No i posłuchamy go, bo coś mi się wydaje, że na razie nie mamy szans większych. Tam jest ta małpa taka. Ja z tą małpą walczyłem już. Tak. Chcę trochę punktu chwały, moi drodzy, więc sobie na te dziczki zapoluję. Znaczy na kurce. Okej. Brawo, Fatih. Nawet nie będę kulki marnował na to jednego guzca. Oj! Brzydko mnie potegował troszkę. Ale mamy skrzynię. Zapasy żywności, okej, weź wszystko. Dobra. No i teraz pytanie, czy od razu chcemy iść do tej jaskini? Czy jeszcze może pokażę wam, jak z tą małpą się walczy? Ona... O, tam są dwie. Oj, trzy. Nie. Nie, trzy to trochę chyba za dużo, nawet jak na Patty. Bo gdyby nie Patty, to bym zginął już wielokrotnie. Ona jest naprawdę OP. Ciekawe, czy ona może zginąć. Chyba nie, przynajmniej na razie. Dobra, mam nadzieję, że chodziło mu o tą jaskinię i nie wejdę w jakąś, nie wiem, kryjówkę gnomów czy innego ścierwa.
Grzyb. Dobra. Widzę ciemność. Widzę ciemność. Czas zobaczyć, jak to się ma z pochodnią. O, proszę. Zrobiło się ciemno i wcale nie jest jasno po tej pochodni. Ale klimatycznie, nie. Proszę, proszę, ładnie to wygląda. Nie no, nie ma bata, coś tutaj musi siedzieć. To już koniec, ten przesmyk, taki króciutki? Tak sobie... są guście, no to spoko. Ciekawe, czy ja pochodnie mógłbym... Nie muszę tego robić. Aha. Szkoda. Szkoda, szkoda. Aha, dobra. Oj. Jednak jeszcze górzec potrafi mnie haratnąć. Dobra, duszące pnącze. Co my tutaj mamy? Tu jest jakieś wózki, skrzynie. A propos skrzyni. Zapasy żywności, złotko, jak najbardziej, w każdej ilości. Dobra, i co nam powie mapa, gdzie nas wyrzuciło? Zaraz, owoc. I zaraz pokażę wam, zapasy żywności działają właśnie tak. Widzicie, to jest regeneracja, nie od razu daje nam życie. Po prostu regeneracja. Aha, jesteśmy tu, możemy iść w prawo albo do końca. Tylko co jest do końca? A w lewym górnym rogu, jak szybko możemy z tego korzystać? Czyli nie możemy sobie naklikać, tak? Na pałę. To jest... A, widzę, że z małpą i tak będę się musiał zmierzyć. No dobra. Okej. Małpy małe też zabijemy, a co nam? Dobra. Szkoda, że tylko 50 chwał za niej i nic nie możemy z nich wyciągnąć. Szkoda. To też jest minus. Pytanie, czy my chcemy iść tym mostem, czy przejść jeszcze na koniec? Ja bym z chęcią zobaczył, co tam jest na końcu. Dzisiaj taki odcinek będzie bardziej pod exploring. Bo w sumie nie mamy nic ciekawszego do roboty. Pozwiedzamy sobie wyspę, a do piratów dojdziemy kiedy indziej. Czekali tyle czasu tam. Tutaj poczekają. Dzień czy dwa. Aj. Tam są jakieś ruiny. Chciałem to jakoś dyskretnie zobaczyć, czy tam ktoś jest. Ale nie. Jakoś mam dosyć ruin. Po jedynce naprawdę jakoś nie bardzo mnie tam ciągnie, żeby zobaczyć, czy coś jest cennego, czy nie. Wiem, że w ruinach to przeważnie są same kłopoty. Oj! Oj! Chyba tu kogoś... A nie, możemy tak klikać. Pewnie wolniej się regeneruje. Okej. Dobra, zdychaj. Okej. Oj, ty, nie zapędzaj się, jest. Jeszcze byś trochę z tej skarpy spadł. Dlatego byśmy nie chcieli. Czy tu jest jakaś jaskinia? Tak jest, tu jest jaskinia. Tu mamy szkieleta, grot i nic więcej. I coś żółczego, nie wiem, czy to jest jakieś drzewo, czy co. Cholera wie, pat i nie warto tam iść. Kusi mnie, żeby zajrzeć do tej jaskini. Jezu, tu są jakieś cholerne ruiny, nie. Te ruiny kojarzą mi się ze szkieletami. I nie wiem czemu, ale... Jakiś grzyb. O kurwa! Jezu! Aha. Dobra, Paty, ja może poczekam, aż sobie z nim
jakoś też radę, co? Dobra, odskok. Odskok, odskok. Jezu, to jest jakiś pieprzony pająk. Mogilny pająk. Patty, nie zapędzaj się tam. O kurwa, nie żyje. O nie. Tak jak myślałem. Tak jak myślałem, no. Że to będzie kiepski pomysł, żeby tam wchodzić. Aj. Nie. Nie, 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 Patty, nie. Czyli, a, przynajmniej wyjaśniło się. Patty może zginąć. Może. Jest wytrzymała, ale... Jednak trzeba jej pomagać cały czas na bieżąco. No dobrze, chodźmy na ten cholerny mościk. A proszę, możemy się zmęczyć, nie możemy cały czas sprintować. To dobrze, to jest fajna opcja. Ej, ja ciebie nie zebrałem wcześniej, ty się respisz czy co? Dobra, tu spodem są cały czas jakieś ruiny. Cholera wie, co to za ruiny. Okej, okay, no i... No i teraz jak my mamy iść? W lewo? Czy w prawo? Szczerze mówiąc, poszedłbym w lewo, bo... w prawo to... Chyba wiem, gdzie to prowadzi. W prawo byśmy tutaj wyszli, tak mi się wydaje. Albo tutaj. Tu są piraci. A w lewo? W lewo tam jakiś żuczek jest, kurwa. Nie, on jest jakiś duży. Nie, nie, nie. To źle mi się kojarzy. Nie, nie. Jednak może pójdziemy w prawo. No i kurde, narzekałem, że mało punktów chwały dostaję. No to teraz mam więcej, zapewne. Tylko muszę pokonać to, no. Super. No, FPS-y znowu. No ja wiem, że nowe tereny, ale dajcie już sobie spokój. Znowu jakaś cholerna jaskinia. A, super. Cool. No, przynajmniej jemu coś robimy. On pewnie coś Patty też robi. Oj, 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 oj. Dobra. Oj, nic nie możemy się wyciągnąć, na szkoda. A tak działa Grog. Widzicie, on daje od razu punkty życia. Znaczy, punkty krwi, czy jakoś tak. O, góle się zmieniły od pierwszej części. I chyba łatwiej je pokonać. Ej, no bez jaj. Jak to tu nic nie będzie? To ja wiem o wytrychach. Właśnie musimy się nauczyć otwierać, to jest przydatna rzecz. Ej, no no. No dobra. Troszkę mnie zawiodło to. No to czyli zostaje nam tamta droga, no to już się wyjaśniło. Ej, chodź Patty, chodź, chodź skarbie. Jesteś ranna? Nie. No to i tak się musimy z tamtym zmierzyć. Aj, takie życie. Będę musiał kupić kulki do pistoletu. Strzelanie tutaj z broni palnej to jest naprawdę ciekawa sprawa, a to bardzo pomaga. Jeszcze jak będziemy mieli... Jezu, tam są dwie te sztuki. Aj, pojedyncze można? Termit jakiś, kurwa. No nie. Musiał spierdolić. No chodź tu. No come on! Termit robotnik, no. No chodź. Dobra. Oho. Nie jesteś taki twardy. Nie, termity nie są takie twarde, niepotrzebnie srałem. Są w porządku, dobra. Okej. Nie, 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 no biegnij, biegnij. Co, my tutaj wyjdziemy wreszcie z jakichś kanionów, tak? Na dolinę jakąś.
No proszę. No, śmierdzi mi, że piratami tu w pobliżu. Ej, weź to zioło. Śmierdzi mi tu piratami. Czyżby tam byli już piraci? Tak, coś mi się wydaje, że tam są właśnie piraci. To dobrze. Dobra, zajmiemy się tymi małpkami cholernymi. Chociaż ich nie widzę. Oj, małpki. Co tam szponia z to małpko? No. Chodź, chodź tu, chodź tu. No co, nie mogę ci nic nie zrobić? Mogę cię zrobić. Dobra. Jednak nie byłaś taka twarda. Chociaż drasnęłaś mnie i to troszkę bolało. Ale co, tam do piratów sobie podejdziemy w następnym odcinku. Na dzisiaj to myślę, że tyle wystarczy. Mam nadzieję, że się wam podobało, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!